Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i na wstępie chciałbym powiedzieć, że szykuję dla Was coś specjalnego, dla osób początkujących, też dla osób troszeczkę no, zaawansowanych, w zależności od kategorii, ale to się wszystko rozciąga w czasie. Nie chcę za dużo zdradzać, ale na początek zachęcam osoby, które chcą troszeczkę poprawić swój poziom gry, szczególnie osoby początkujące, w opisie filmu i w komentarzu zamieszczam darmowy e-book, gdzie można sobie pobrać za maila do was będzie mi bardzo miło mam nadzieję że wam to też pomoże i będziemy w stałym kontakcie moi drodzy widzowie przejdę już do partii która była bardzo ciekawa Hikaru Nakamura który walczy w FIDE Grand Prix po dwóch latach wrócił do szaków klasycznych no i gra bez kompleksów trzeba przyznać że nie znaczy nie mogę powiedzieć, że on się nie boi grać z czołówką światową, bo absolutnie tak nie jest, ale chodzi mi o to, że po takiej przerwie i w zasadzie wycofania się z szachów klasycznych, no, gra po prostu konkretne szachy, nie patyczkuje się z zawodnikami, gra tak jak potrafi, najlepiej i to się bardzo ładnie, fajnie ogląda. Przejdźmy już do szybkiej analizy. Otóż Nakamura gra z raportem o finał FIDE Grand Prix, ruch D4, skoczek F6, posunięcie C4, E6 skoczek na c3, d5 debiut tutaj szybko przelecimy i tutaj właśnie zobaczcie, że Nakamura wymienia od razu na d5 co świadczy o konkretnym podejściu do sytuacji, tak oczywiście też można grać jest taki debiut, jest taki wariant chodzi o to pewnie, że tutaj nie ma jakichś mega skomplikowanych ruchów na co Nakamura liczy, no bo po co ma się wysilać w jakieś komplikacje, może nie jest tego pewny, to są tylko takie moje przypuszczenia, ta pozycja jest po prostu łatwiejsza troszeczkę do gry Goniec G5, C6, Hetman C2, normalne posunięcia w gambicie hetmańskim, goniec na E7, tutaj posunięcie E3, rozwijamy gońce za chwilę na D3, skoczek z B na D7. Goniec właśnie zagrywa na D3 i ruch skoczek H5. No, taki ruch spotyka się też często, nie jest to jakieś tam złe posunięcie. Chodzi głównie o to, żeby wymienić te gońce, i tutaj czarnym to się szybko udaje. Na co Nakamura robi kon konkretnie już długą roszadę z jasnym planem? Będzie chciał grać tutaj na skrzydle królewskim tymi pionkami, to znaczy na pewno będzie chciał atakować, jeżeli czarne zrobią krótką roszadę. A na to się zanosi? W takich sytuacjach zwykle są roszady różnostronne. Aczkolwiek można tutaj naprawdę grać różnorako, że tak powiem. Skoczek zagrywa na B6. Tutaj ten skoczek po tej stronie może dobrze grać, oczywiście. Na C4 się pakować. Goniec też ma swobodę gry na diagonali. Posunięcie H3 bardzo ładne. Posunięcie tutaj. Goniec jest ograniczony. G6. Na co na kamura? Skoczek F3. Widzimy, że już goniec nie może zagrać na G4 i zbić tego skoczka. Skoczek G7 i bardzo konkretnie G4. Ja sobie zdaję sprawę, że trochę szybko tutaj to przeglądamy, no może tak czasem trzeba. Róg 4 przede wszystkim ogranicza skoczka na F5, na H5, gońca na F5, sprawa prosta. I gramy dalej. No taki styl na Nakamura prezentuje, myślę, że dosyć taki zaczepny. Goniec na E6 ze strony czarnych, skoczek E2 i długa roszada po stronie raporta Richarda. No właśnie widzimy, że jednak tutaj... Węgierski szachista nie chciał robić krótkiej roszady, nie chciał się narażać na ataki, bo to wizualnie wygląda groźnie. No i teraz takie dwa ruchy po długich roszadach robi się w zasadzie od ręki. Jest to król B1, król B8. Tak bardzo często się gra, te króle po prostu są tutaj troszeczkę bezpieczniejsze. Bierze C1 i skoczek zagrywa na E8. No, skoczek wiadomo tutaj kariery nie zrobi na tym skrzydle, więc się przerzuca na bardziej aktywną pozycję D6. Skoczek zagrywa na F4. Skoczki wyglądają tutaj imponująco. W ogóle mi się pozycja białych podoba. Komputer mówi, że jest remisowa sytuacja. Ja się z tym zgadzam. Pozycja jest względnie równa. Chodzi tylko o to, kto lubi grać w takie pozycje czarnymi, kto lubi grać białymi. Ten taki, ten taki scenariusz na pewno może przybrać. I teraz w tej sytuacji czarne zagrały skoczek D6. Na kamura, no tutaj mnie zaskoczył, ruch taki e, ciekawy. Ja bym na przykład z miejsca próbował zagrać B3, ale oczywiście trzeba uważać skoczek B5, skoczek A3, ale gońc na straży stoi. E, no trzeba uważać, to jest e, jedna rzecz, a kamura gra A4. Wow, e, trochę tutaj e, się łapie za głowę, ale już tłumaczę jest to bardzo fajne posunięcie, dlatego że grozi zepchanie skoczka. To jest e, pierwsza sprawa, a druga rzecz jest taka, że ograniczamy właśnie skoczkę na B5 i za chwilę zagramy B3, no i te skoczki nie będą miały kariery e, na skrzydle hetmajskim. No więc skoczek zagrywa z D na C4 od razu. Pakuje się tutaj na ten punkt, jest to bardzo ładne posunięcie. I co tutaj na kamura mógł mieć na myśli? No, bo zobaczcie, że skoczek pilnuje pola A5, Hetman pilnuje pola B4 i wydawałoby się, że to czarne tutaj przechwytują sporą inicjatywę. Otóż e, ruch przygotowany przez e, amerykańskiego zawodnika to posunięcie A5. Bardzo ładne posunięcie, e, bez żadnych kompleksów. Konkretnie przeliczone i już tłumaczę o co w tym posunięciu chodzi. Otóż zwróćmy uwagę, czy można skoczkiem zbić na A5, bo tak w partii nie poszło. Już tłumaczę dlaczego. Jeżeli skoczek by tutaj zbił, to wymusza wymianę hetmanów na polu C5. No bo atakujemy skoczka, więc czarny hetman musi wybić. Na co wybijamy pionkiem? Zwania się piękne pole dla skoczka na D4. No i tutaj. Jeżeli skoczek zagra na A4, to skoczki tutaj nie mają nic do powiedzenia, dlatego że skoczek na D4 i zobaczcie, piękny konik w centrum nie pozwala zagrać na B3. Za chwilę będzie B4 potraktowane albo B3. Skoczek ma problemy. No więc w tej sytuacji tutaj skoczek musiałby raczej na D7 uciekać. I tutaj gramy od razu B4. No, skoczek na B3 nie ma nic, bo wieża C3 i skoczek złapany teoretycznie, e, więc skoczek na przykład na C4 wygląda lepiej niż y, na B3. No i tutaj wystarczy zbić, zbić. No i na przykład skoczek d4. Zobaczcie, pozycja w tej sytuacji, przepraszam, skoczek na w tej sytuacji nie skoczek na d4, wróć. Tutaj można by było próbować zbić, ewentualnie skoczek na g5. Tutaj muszę się trochę poprawić w analizie, dlatego że odbijamy za chwilę piona i ta pozycja po prostu jest bardzo wygodna białymi. Myślę, że Nakamura do takiej sytuacji dążył. Może za bardzo też nie zastanawiał się co będzie dalej Gra na luzie takim powiedzmy Na pewno może dać wiele korzyści w partii Niż specjalnie się spinać No często, znam to z autopsji Myślę, że wielu z nas to przeżyło w swoich, swoich partiach Otóż wróćmy do pozycji z partii Po ruchu A5 Hetman zagrał na B4 Bardzo sprytnie Skoczek A3 grozi Więc tego na B6 zbić nie wolno Hetman C3 Spróbował wymiany Hetman wybił na a5, hetman wybił, skoczek wybił, no i widzimy pion więcej u czarnych, trochę w innej wersji, ale na Nakamura też miał coś tu przygotowanego, mianowicie skoczek g5. Żadnych innych jakichś takich lepszych ruchów nie widać w tej sytuacji, więc skoczek uwziął się na gońca, zauważmy, że jak go nieco odejdzie, no to jest na f7 i jest pozamiatane e, widełki na wieżę, no więc trzeba zagrać e, nie, jakoś inaczej, wieża z dnf8 i wydawałoby się, że tutaj białe nic już nie mogą zrobić, otóż... Mogą zrobić i to sporo. Bardzo ładny ruch. Teraz możemy się zastanowić i spróbować znaleźć opcję dla białych. Niełatwe posunięcie. Trzeba trochę pokalkulować. Jak wiemy, GM Hikaru kalkuluje świetnie. I zagrał posunięcie. Tak, tak, dobrze widzimy. Goniec G6 poświęcił figurę. I to w jaki sposób? W ogóle o co chodzi? Przecież tutaj dwa piony są złączone e, i mogą bić na G6. Oczywiście z F jak zbijemy, no to leci tutaj goniec, no więc wiadomo, że pionkiem z F nie wolno e, i co się stanie, jeżeli pionek zbije na G6? Co ciekawe, raport nie zbił tego gońca, ale jak zbi były zbicie, nastąpiło, to sprawa również jest bardzo prosta. Zwróćmy uwagę, skoczek zbija na E6, pionek zbija, skoczek zbija na G G6. Tutaj bardzo dużo pionków straciły czarne i są widełki. No, powiedzmy, skoczek idzie tutaj do obozu białych, no bo coś grać trzeba. Zbilibyśmy wieżę i H4. Plan białych jest prosty. Wieża G1 i zasuwamy pionkami tutaj jak chcemy. W zasadzie skoczek chyba nie przeszkadza w niczym. Skoczki są nieco wyłączone z gry, tak patrząc ogólnie, więc pozycja białych by miała tutaj bardzo duże powodzenie, tak uważam. No, i pewnie raport dlatego też nie zbił tego końca, tylko zagrał skoczkiem na B3. No, i w tym układzie tutaj na Kamura wybił na E6, pionek wybił bardzo konkretnie i skoczek na H7. Skoczek H7. I teraz zwróćmy uwagę, że jak na przykład wieża by tutaj wybiła, no okej, okay, może wybić, no to wieża na przykład na C2 z próbą wymiany. Ten pionek nie ma znaczenia, gdy te dwa są wolne. No więc w tej sytuacji wieża zagrała na G8, goniec na D3. No i, z, i teraz zobaczmy, że czarne właśnie zbiły wieżę, król zbija. Jakość mniej u białych, ale te piony robią tutaj naprawdę piorunujące wrażenie i nie jest łatwo zapobiec tutaj y, marszu pionków y, i to wydaje się bardzo prostą grą dla białych. Wieża zagrała na g7, skoczek musiał zagrać tutaj na f6, wieża f7, no i g5. Jest dobra skoczka. Co zagrał raport? No, zobaczmy, że nie może tutaj się raczej pultać tymi wieżami, bo piony będą go miażdżyć. No, taka jest prawda. Więc raport postanowił uprościć grę i zbił na F6. Najlepszy to ruch nie jest według silników, no bo wiadomo, że białe teraz fakt odzyskały jakość. No i gra nadal jest prosta, ale myślę, że raport chciał uprościć troszeczkę grę, licząc tutaj i walcząc o remis w tej sytuacji. No, bo tak to trzeba ująć. Wygrać. Czarnymi jest bardzo trudno, wiadomo, błędy się zdarzają, ale pomijając te proste błędy, no to wygrać będzie czarnymi ciężko. Ale walka trwa i wieża F8. Czy wygrać białymi jest łatwo? No właśnie, sprawdźmy, bo to też nie jest do końca takie oczywiste. H4 gra na kamura. Konkret, wieża zbiła. H5 konkret, no i widzimy ten pionek bardzo szybko idzie. No więc wieża musi zagrać na H6, nie ma innej opcji. Król trochę wyżej się zawsze przyda. Król C7 w końcówce, jak zwykle. Król E2. Walka króli tutaj teraz następuje. Król f3 jak najszybciej, król e7, król g4, król f6. No i zauważmy, że już jesteśmy bardzo blisko królem. Tu by się chciało zagrać, ale nie można, więc trzeba działać znowu z progresem. Mianowicie wieża f3, zobaczcie grozi, wieża na f3. Proste zagranie nie ma jak przed tym się ugrozić czarnymi. Skoczek na c8, no skoczek próbuje złapać aktywną grę. Wieża f3, król g7. No i goniec na g6. Tutaj y Widzimy, wieża F7 grozi, goniec ładnie broni Pionka. Wieża ma y, bardzo ograniczone pole gry. W tej sytuacji skoczek na D6 i król G5 jeszcze wyżej. I teraz, moi drodzy, ruch A5. Plan czarnych teraz jest też prosty, wbrew pozorom. Otóż, y, Pionki będą chciały maszerować, i tutaj Pionek będzie chciał robić karierę, będzie chciał odciągnąć tę wieżę. Jak zachować się tutaj białymi, żeby dalej progresować w tej partii? No bo. Plan czarnych znamy, teraz trzeba mieć plan na grę dalszą. Zwróćmy uwagę, że, jakby skoczek nie stał w tym miejscu, to białe bardzo łatwo by wygrywały i grały tam wieże F7 i tak dalej. Jak zrobić, żeby tego skoczka wypędzić? Otóż, bardzo fajny plan wieża na F4. O co chodzi? Grozi zagranie F3. Przykładowo, już pokazuję o co chodzi. F3, E4 i tak dalej. Powiedzmy B5. Gramy F3, zawsze musimy mieć na uwadze, czy zdążymy wieżą złapać te pionki A4 przykładowo E4. No może być wybicie po drodze, ale tego już nie biorę pod uwagę. Po prostu gram B4, E5. No i ten skoczek jest wygoniony. On musi zagrać na F5, obronić linię F. Goniec tutaj szybko sprząta i wieża H4, więc wieża zdąży zawsze obronić tutaj masz tych pionów. Poza tym dobrze, że jest jeden pionek jeszcze tutaj w obronie. I dalszy plan jest. No, banalnie prosty. Król zbija pionka wracamy na g5 i maszerujemy kolejnymi pionami no to jest bardzo łatwa gra więc tak nie poszło pobiera f4 raport od razu zagrał skoczkiem z próbą wymiany Tu dał szacha oczywiście więc trzeba wybić wybicie nastąpiło wieża e 4 no i to jest kwestia wieżówki pionek więcej w wieżówce aktywny król więc ta pozycja musi być wygrana białymi ale to że musi być wygrana to nie znaczy że już wygramy bardzo łatwo Wieża zagrywa na F6, już jakieś opcje aktywności się pojawiają. Pionek F4, bo Pionek, wiadomo, był atakowany, wieża F5, król G4, wieża zagrała na B5. No i tutaj jest problem z pionkiem, tylko że. Oczywiście jest też opcja wybicia na E6, A4. Dosyć szybko ten pionek tutaj próbuje awansować. No, szach nastąpił, więc król musi gdzieś tam uciekać sobie na H6. Powiedzmy, tutaj zagrał, pilnując piona przy okazji. Wieża E8. Właśnie chodzi o to, żeby tą wieżą też łapać jakieś tam opcje szacha, ewentualnego obrony na drugim skrzydle. Wieża zbiła na B2, bo nie ma wyjścia. Wieża dała szacha, to jest ten szach za darmo, król na G7, zawsze trochę wyżej możemy zagrać, więc teraz wieża zagrawa na A8, B5 z obroną pionka, no i ruch E4. Pionki mają też prosty plan pójścia do góry, ale pamiętajmy, to nie jest tak łatwo grać, to trzeba trochę przeliczyć. Wieża zagrywa na a2, żeby ten pionek miał swobodę gry, więc wieża dała szacha, król h6, wieża a6, widzimy pion wisi, król h7, znowu szach, król h6, znowu wieża a6, król h7, raport już się cieszy, zaciera ręce, że będzie remis, ale Nakamura zmienia decyzję i nie chce remisować oczywiście, przeliczył opcję i zagrywa e5. No i dobrze. E5 jest ruchem, który tutaj e, szybko e, idzie. Ten pion szybko idzie. B4 zostało zagrane. E6, B3 i Król F5. Zwróćmy uwagę, że jak będzie B2, to wieża zawsze na B6 broni tego pionka jeszcze. I to jest kwestia policzenia, kto jest szybszy. Tu jest myślę, że liczenie teraz względnie proste. Wieża zagrywa na A1. Na co wieża B6 musi zagrać od razu, bo pionek B2 już groziło i dorobienie Hetmana. Wieża E1. Tutaj pilnujemy pionka, więc król f nie ma innej opcji, jak zagrać wyżej. Wieża e4 i dosyć proste zagranie. f5 w ogóle też jest ruchem, który daje zwycięstwo, ale na Nakamura jeszcze szybciej. Jeżeli ma okazję pchać pionka do promocji jeszcze, jeszcze szybciej, to on z tego będzie korzystał bardzo często. Wieża zbiła na f4, król e5, wieża f1. No i król D6. Znowu grozi dorobienie hetmana. Zwróćmy uwagę, że teraz nie możemy tego zrobić, bo wieża E1. Więc po wieża F1, król D6. Wieża E1 broni. No i król D7. I ta wieża bardzo fajny obrazek zresztą się pojawił, jeśli chodzi o wieżówki, bo te pionki są złączone. Wieża za, jak jest ustawiona za pionem bardziej wysuniętym do pola przemiany, to jest dobra opcja obrony białymi. No I tutaj nastąpiło C5. W zasadzie chyba niepotrzebne, aczkolwiek no, zostało to zagrane. D5 jest ruchem, który wygrywa, bo na przykład C4 e, dorobienie hetmana, wymiana, wymiana e, i posunięcie A3, D6, A2, D7 dorobienie hetmana, dorobienie hetmana. Jest to wygrana pozycja, dlatego że że znowu trzyma tutaj pionka, a jakieś szybkie szachy grożą e, i zwycięstwo jest w kieszeni. Ale Nakamura postanowił wybić, jak to on, lubi zbierać pionki. Wieża zagrała na D1, Król C7, wieża E1 z powrotem, Król D6 trochę wyżej, znowu szach to są ruchy darmówki. Wieża znowu na E1, i wieża zagrała na B4. Na kamura przeszedł do po prostu końcówki względnie prostej, tutaj grozi wzięcie pionka, więc wieża musi raczej zbijać. Przepraszam najmocniej, B2 zostało zagrane, to bez znaczenia w zasadzie czarnymi. Wieża zbiła na B2, wieża zbiła tutaj na E7, i wieża zagrała na A2. Czarne poddały partię. Bardzo prosta wygrana już jest teraz. Po prostu król idzie na B6 i pionek wędruje do góry. Muszę przyznać, że Nakamura grał no, kompletnie tak bez kompleksu. Po prostu na żywioł. Konkretne liczenie, konkretna gra w szachy. To się może podobać. No zobaczymy, jak sobie poradzi w finale z Lewonem Aronianem. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.